tym odcinku zobaczycie, jak powstają kable do ładowania samochodów elektrycznych. Coraz częściej to nie wąż paliwowy zakończony pistoletem, ale kabel z odpowiednim gniazdem umożliwia dalszą podróż naszym samochodem. Już ponad 10 lat temu wiodący producenci samochodów z napędem elektrycznym ustalili jednolity standard ich ładowania. Tak zwany Combined Charging System, CCS, umożliwia on ładowanie prądem przemiennym, wolniejsze podczas dłuższych postojów oraz stałym, którym można szybko naładować akumulator np. na stacji benzynowej, dzięki wykorzystaniu jednego uniwersalnego gniazda. To dynamicznie rozwijająca się gałąź przemysłu, stąd też nasza wizyta w firmie Phoenix Contact. Firma istnieje od ponad 100 lat, jest producentem automatyki przemysłowej i złącz. Jednym z obszarów są właśnie rozwiązania do infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Rzeszów zagościł na mapie Phoenix Contact w 2020 roku. Nasze przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 21 tysięcy osób w ponad 55 lokalizacjach na całym świecie. Oferujemy rozwiązania oparte na idei zrównoważonego rozwoju, służące transformacji energetycznej. Temat elektromobilności jest przy tym niezwykle istotny. Stworzony przez Phoenix Contact High Power Charging stanowi kamień milowy w rozwoju elektromobilności. Jak powstaje ten i inne kable do ładowania? Zobaczymy już za chwilę. Najpierw zaglądamy do magazynu wysokiego składowania, do którego wędrują komponenty od dostawców. Elementy włącza się do systemu, a następnie przekazuje do kontroli wejściowej, czyli sprawdzenia wymiarów czy funkcjonalności, np. na maszynach współrzędnościowych lub na projektorach. Teraz widzimy szpulę z kablem, który trafia do cięcia. Najpierw programuje się komputerowo cały proces, a potem wszystko idzie jak po kablu. Rozwijanie, ściągnięcie izolacji, cięcie i ponowne nawinięcie. Tu odbywa się manualne usuwanie wypełnienia, a następnie skracanie kabli. Te cztery maszyny usuwają izolację z kabli wewnętrznych DC. Obok inne urządzenie obrabia przewody sygnałowe. Odpowiadają one za komunikację pomiędzy stacją ładowania a pojazdem. Kabel jest tu automatycznie zakuwany. Nakłada się styk na odizolowaną część kabla, kontroluje, czy jest w odpowiedniej pozycji, umieszcza w dedykowanym gnieździe, zasuwa kurtynę i zaciska. Po tej operacji kable DC montuje się w uchwytach, instaluje się czujniki temperatury i wkręca inserty, czyli śruby zaopatrzone w warstwę specjalnego kleju. Tutaj widzimy zaś montaż płytki PCB, w której montuje się styki. Czas umieścić wszystko w obudowie. Proces skręcania jest automatycznie kontrolowany przez zestaw czujników. Po montażu odbywa się pierwszy test funkcjonalności. Na specjalnym stole sprawdza się temperaturę kabla i przepływ prądu pomiędzy poszczególnymi odcinkami. Produkt jest weryfikowany pod kątem bezpieczeństwa dla finalnego użytkownika. Pozostałe badania wytrzymałościowe, elektryczne, wykonuje się w laboratorium pomiarowo-walidacyjnym. Widzimy test na zginanie. Kabel musi wytrzymać 20 tysięcy cykli zgięć przy obciążeniu 100 N. A pod mikroskopem sprawdza się jakość połączenia powstałego w zgrzewarce ultradźwiękowej. Warunki, w jakich pracuje kabel, odtwarzane są w komorach termicznych. W Rzeszowie produkowane są także popularne kable AC, z możliwością nadruku indywidualnego logo, jak tu. A powstają, jak wszystkie Phoenix Contact, w pełni zdigitalizowanym procesie, czyli bez użycia nawet grama papieru. I
Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie musicie zobaczyć, jak powstaje Jeep Avenger.